Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Amerykanie, komuniści amerykańscy są w stanie zniszczyć wszystko, no tak jak wszyscy komuniści na całym świecie, no ale komuniści amerykańscy zniszczyli teraz edukację. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No edukacja, no to w Ameryce szkolnictwo jest darmowe. Znaczy, no nigdy nie jest darmowe, jest w ramach płacenia podatków, no ale nic się nie płaci z własnej kieszeni. No jest podatek katastralny w każdym mieście, czyli każdy płaci 1% podatku do miasta, no i z tych pieniędzy idą te pieniądze na lokalne szkoły, idą również na utrzymanie ulic, policji, straży pożarnej, biblioteki i tak dalej, i tak dalej. No i to są właśnie pieniądze takie bezpośrednie. No jest tam jeszcze regulowane na poziomie stanowym, jest tam regulowane na poziomie federalnym, no ale ogólnie rzecz biorąc od pierwszej klasy do 12 klasy każdy w Ameryce ma prawo do tego wykształcenia. No i lata temu, konkretnie to w czasie tych ruchów, w latach 1960, no to demokraci, no to byli właścicielami niewolników na południu 200 lat temu, no sto kilkadziesiąt. No w latach 60. Zmienili się w zasadzie na opiekunów czarnych, tak, także że zrobili takie 180 salto, no i zaczęli się bawić i oszukiwać ludzi, że oni się martwią o społeczeństwo, oni się martwią o biednych. 90% czarnych Amerykanów głosuje na demokratów, bardzo dużo białych, szczególnie katolików, też głosowały na demokratów, no bo to wszystko brzmiało tak ładnie i uczciwie. No ale teraz właśnie wracając do szkolnictwa w latach 1965 roku, no to był ustawa wyższego szkolnictwa, w zasadzie powiedziała, że wszyscy mają prawo do studiów, no i mogą brać pożyczki, tak? Mogą brać pożyczki i państwo będzie w sumie tam gwarantowało te banki komercyjne, zarobkowe i tak dalej. W latach 1970, 80 no to jeszcze nie było tak źle. Z tego, co ja rozmawiam z ludźmi, no to ktoś, kto chodził do szkoły średniej, pracował w czasie wakacji, później szedł na studia, no to rodzice dali tam miesięczną czy dwa miesiące pensji na te czesne. Oni trochę dopracowali, trochę byli studentami. Także to nie była duża różnica. Te czesne na uczelniach nie było takie duże. Później jak się zaczął państwo ingerować w to wszystko, zaczęli, można powiedzieć, dawali gwarancje, no i zaczęli robić progi takie, do jakiej dają gwarancje, no i wtedy się zaczął jeden wielki bałagan, a później już w sumie państwo przejęło wszystko, całe te pożyczki studenckie przejęło. No, to było za Obamy, no i powiedzieli, że państwo będzie to lepiej kontrolowało, regulowało, no i pieniądze z tych oszczędności niby poszły na opiekę Obamy. Także to było upaństwowienie pożyczek studenckich w 2010 roku. Także wtedy limity na dzień dzisiejszy, limit podszedł na 57 tysięcy, a jeżeli ktoś mieszka z rodzicami, no to na 31 tysięcy. I to są potężne sumy, No uczelnie zaczęły podwyższać te opłaty za szkołę, no ale dociągały zawsze do tyle, co państwo gwarantowało, no i ludzie brali. No i teraz najgorsze w tym wszystkim jest to, że
I kiedy za Obamy to się wszystko rozciągało, no to jest teraz tak źle, że 5 milionów studentów na dzień dzisiejszy ma do spłacenia $110 miliardów. No ja w zasadzie nie spłaca, tak? Czyli jest 5 milionów 110 miliardów, a wcześniej w 2013 to było 2 miliony studentów, którzy nie spłacali, było tylko 30 miliardów. Także ciężko było im spłacać. Najciekawszym przykładem to jest Alexandria Ocasio-Cortez. To jest w sumie, jak same nazwisko wskazuje, portorykańska dziewczyna i ona ukończyła bardzo renomowaną uczelnię. No nie widać tego po jej rozmowie, no ale ona pracowała jako barmanka. Później grupa Sorosa po prostu zrobiła kampanię, no i ona została wybrana, no ale właśnie taką głupią kobietę wybrali do kongresu, no i ona teraz po renomowanej szkole była barmanką i teraz bardzo dużo w Ameryce brali najróżniejsze jakieś takie idiotyczne, humanistyczne kierunki. Testowanie wina, granie na fujarce i tak dalej. Uzyskiwali te wszystkie dyplomy liberal arts, które są w ogóle nic nie warte. I teraz jest tak, że jedna czwarta ludzi, którzy pokończyli studia, zarabia 30 tysięcy na rok, czyli to jest $15 na godzinę. Jeden na siedmiu absolwentów, no to zarabia na poziomie biedy amerykańskiej. Także skończenie studiów bez jakichś konkretnych inżynieryjnych, czy technicznych, czy medycznych, coś konkretnego, no to te wszystkie studia humanistyczne, te transgendery i tak dalej, studiowanie społeczne, no to wszystko doprowadziło do tego, że to jest głupota. No jest ten jakaś duma w pracy, no ale to, żeby nalewać drinki, no to nie trzeba mieć studiów za 150 czy 200 tysięcy. Socjaliści, no to zrobili w Pan Bugo tych młodych ludzi i kongres do tego, żeby sztucznie napompować te branie pieniędzy. Było to Occupy Wall Street 15-20 lat temu. No to właśnie ci wszyscy komuniści, którzy mieli bezużyteczne dyplomy wyższych uczelni, no to oni teraz właśnie działają jako komuniści, żeby walczyć z kompaniami takimi jak Amazon czy Starbucks. No a dlaczego nie pójść i nie zająć tych biur, tych wszystkich demokratów, którzy głosowali w ten sposób. Inni jeszcze biorą pożyczki na studia magisterskie i na studia doktoranckie. W Nowym Jorku jest taki nowy New York University. No i tam trzyletnie większość tych absolwentów z tej szkoły filmowej, no to ma do spłacenia 120 tysięcy. Ma do spłacenia 120 tysięcy, no a zarabia średnio 35 tysięcy rocznie. Także zarabia $16 na godzinę, no a ma cztery swoje roczne pensje do spłacenia. Także Nowy Jork, no to jeden z tych bandytów można powiedzieć edukacyjnych, zrobili z ludzi wariatów, ale to wiele tych koledzy, uniwersytetów, no to doprowadziło do tego, że studenci mają pożyczki, po prostu jakby brali pożyczkę na dom. To 200 tysięcy, no to jest na porządku dziennym, to 200 tysięcy to pomiędzy
2017 rokiem, a 2022 rokiem, no to ilość tych studentów, którzy ma do spłacenia 200 tysięcy, to wzrosła o 70%. To są jakieś kolosalne sumy. 8% z tych wszystkich, co pożyczali, no to 8% to jest winne 40% z 1,5 triliona dolarów. Także to są nieprawdopodobne sumy. No w czasie pandemii te wszystkie spłaty były zawieszone, to oprocentowanie było zawieszone. No bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że banki prywatne pożyczają, państwo gwarantuje, to jest wszystko oprocentowane, no i nie można ogłosić bankrupcji. Wszystko można w Ameryce, można ogłosić bankrupcję, ale Ministerstwo Edukacji nie pozwala na ogłoszenie bankrupcji, bo niektórzy ludzie mówią, dlaczego oni nie ogłoszą bankrupcji. No to jest wyłączone. Kongres po prostu zabronił możliwości bankrupcji. No to jest kiełbasa, tak? To jest kiełbasa wyborcza. Większość tych, co pożyczali, nie potrzebują. No ja nie wiem na co liczy Biden i cała ta jego banda komunistów, no bo jest pełno tych wszystkich obiboków, którzy będą się czuli zobowiązani, że ich pożyczka na bezużyteczne studia została skasowana. No ale po drugiej stronie jest nadzieja, że jest tyle samo osób normalnych, albo jeszcze więcej, którzy właśnie nie poszli na studia, albo spłacali uczciwie, albo nie brali debilowatych kierunków studiów. No jest nadzieja, że oni będą głosowali, że będą głosowali na normalnych, będą głosowali na konserwatystów, no bo to jedyna motywacja, żeby głosować na rozdawnictwo, no to naprawdę trzeba być wariatem, żeby starać się ich przekupić. No Biden obraził całą grupę hiszpańskojęzycznych, no bo miał takie spotkanie, no i właśnie mrugał okiem, no i mówił, że będziecie lubili to, co zrobię, tak, na temat pożyczek studenckich, no ale to jest też policzek w twarz ciężko pracujących ludzi, Meksykanie, no ogólnie Ameryka Południowa, no to jest chrześcijańska, bardzo, bardzo często to katolicy, no mają spore ambicje, żeby wysyłać dzieci na studia, no ale jeżeli ktoś pracuje, jeżeli ktoś płaci podatki, no to ma jakiekolwiek rozeznanie, co ile gdzie kosztuje, nawet jeżeli pierwsze pokolenie tych hiszpańskojęzycznych pracuje na zmywaku, czy tam na kopie jakiejś rowy, no to prędzej czy później, czy spora część z tych ludzi, no to wychodzi na prostą, zakłada jakieś firmy remontowe i tak dalej, no część może poszła na studia, no ale to z reguły drugie pokolenie, rodzice są ambitni, no i wiedzą ile to kosztuje, nic nie jest za darmo i także Biden przychodzi i mruga oczkiem, że rozda pieniądze, no to większość hiszpańskojęzycznych powinni rozumieć i na pewno rozumie, że nie ma czegoś z niczego, tak, że ktoś musi to za to zapłacić. Także to jest wstyd. To jest wstyd, żeby coś takiego się działo. Także od 65 roku, kiedy wszyscy mieli prawo do studiów, przerodziło się przez działania trzy razy socjalistów do tego, że teraz wszyscy inni zapłacą. Biden w 2020 roku, no to mówił, że w 2020 roku mówił, że skasowanie pożyczek studenckich, no to w zasadzie nie jest w rękach administracji
prezydenta, no a teraz już w zasadzie mówi, że on zadzwoni, wykona jeden telefon, zadzwoni, podpisze, no i $1.5 triliona przejdzie na plecy podatnika. Także, że nawet skasowanie tych pożyczek studenckich, no to nie rozwiąże problemu pożyczek studenckich. To po prostu pokaże, że demokraci i uczelnie, koledże, uniwersytety po prostu no wygrały. Wygrały dlatego, że na niektórych tych uniwersytetach w 95% lewackich, to tam jest 60% to jest administracji, tam ludzie zarabiają po 100, 200, 300, 500 tysięcy. Elizabeth Warren, ta jedna z tych polityków w kongresie, hardkorowa komunistka, no to ona była profesorką na Uniwersytecie Stanowym, zarabiała 300 tysięcy, mając jedną czy dwie lekcje w czasie tygodnia, także to było parę godzin pracy, no i poszła do polityki, no i teraz właśnie krzyczy, że pożyczki muszą być kasowane, że studia muszą być tańsze. Baba, która miała 300 tysięcy rocznie pensji. To właśnie jest taki typowy komunistyczna świnia przy żłobie. O, komunizm jest zawsze dobry dla tych, którzy są przy żłobie. Cała reszta, no to jednak klepie biedę. Teraz kupienie chęć kupienia tych studentów, no tylko jak oni sobie wyobrażają, że nie będzie drugiej połowy wściekłych ludzi na to, że rząd tak rozdaje. No mam nadzieję, że to też te dolewanie oliwy do ognia spowoduje to, że normalni po prostu będą głosowali całymi falami. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, jeżeli płaciliście za studia i spłaciliście studia, to teraz mam nadzieję, że jesteście zdenerwowani. Jesteście zdenerwowani, no bo to waszymi podatkami komuniści chcą budować jeszcze większy komunizm. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No, ja nie wiem, jak sobie wyobrażacie jego te tłumaczenie, tak? To jest wolna wola, każdy może studiować i każdy powinien spłacać to, co bierze pożyczkę. A to, że zabrakło piasku na pustyni, a pieniędzy na studia, bo uczelnie pompowały ile mogły, no to jest wina. To jest wina Clintonów, Obamy, Bidenów, tych wszystkich komunistów, którzy w Ameryce rządzili do tej pory. Zdrowia dla normalnych.